Konferencja Master Robots to jest konferencja, która mówi o przyszłości, która mówi o ideach, o trendach, o zmianach zachodzących w świecie. Przyszłość energii to jest zmiana, która spowoduje, że nasz świat będzie lepszy, będzie czysty. My zajmujemy się energią przyszłości, zajmujemy się zakupem zielonej energii prosto od zielonych wytwórców i sprzedajemy tą zieloną energię do klientów. Firmy, które zużywają zieloną energię, dostają bardzo duży benefit w postaci tego, że mają stabilne źródło energii, stabilne ceny energii i mogą pozyskiwać nowych klientów. Druga to jest gospodarka. Gospodarka dlatego, że innowacje, dlatego, że inwestycje, dlatego, że rozwój i dlatego, że nowe miejsca pracy. Ale także Kowalski. Kowalski, który będzie miał możliwość dostępu do taniej energii. Przyszły się także samochody elektryczne. W związku z tym osoby, które zainwestują, będą posiadały samochody elektryczne, będą de facto posiadały akumulator na kółkach. Gospodarstwa domowe tak naprawdę przychodzą na energię elektryczną. W zeszłym roku 120% więcej pomp ciepła pojawiło się na naszym rynku. To będzie postępowało. No, pompy ciepła, plus magazyny energii, plus fotowoltaika, to jest naturalne rozwiązanie dla gospodarstw domowych. Cena urządzeń do wytwarzania energii, do tej zielonej energii spada. Dzisiaj na konferencji była mowa, że ceny fotowoltaiki spadły o 90% w stosunku do tego jakby punktu startowego do dzisiaj. Podobnie dzieje się z cenami magazynów energii. To jest bardzo dobry trend, który obserwujemy. To przestała być nowość, to przestał być gadżet. To zaczyna być coś, co można zacząć instalować u siebie w domu i po prostu albo oszczędzać swoją energię z fotowoltaiki, albo zyskiwać na tym, że ładuje się wtedy, kiedy ceny są niskie, a rozładowuje się magazyn wtedy, kiedy ceny są wysokie. Żeby sieć elektroenergetyczna mogła to przyjąć, no to musi zostać zmodernizowana. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoi Polska. Bardzo ważne są regulacje. To, co jest potrzebne i to, czego my jako przedsiębiorstwa energetyczne oczekujemy, to jest deregulacje w tym zakresie, umożliwienia po prostu większych inwestycji, umożliwienia większych innowacji, no i dojścia do tego, że podobnie jak to miało miejsce kilkanaście lat temu, będzie boom na wiatraki, na te duże wiatraki, które się pojawią, plus boom właśnie na magazyny energii wieloskalowe. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest ESG. Jednym z filarów ESG, bez którego nie może się obyć żadna nowoczesna firma, jest właśnie zielona energia. Większość krajów Unii Europejskiej oczekują, że ich łańcuch dostaw będzie właśnie raportował ESG, będzie raportował to, czy produkcja odbywa się przy wykorzystaniu zielonej energii. I tacy producenci są promowani. W związku z tym warto skupić się na zielonej energii, warto poszukać tej zielonej energii, żeby właśnie wypełniać wymagania ESG.